Zapraszam Was do noworocznego wyzwania Poliglotki 2020. Jeśli jesteście ze mną już przez dłuższy czas, to wiecie, że co roku w styczniu organizuję wyzwanie Poliglotki. Takie duże, kiedy przez co najmniej 3 tygodnie uczymy się wszyscy jakiegoś konkretnego języka obcego. Ja zawsze też biorę udział w tym wyzwaniu, też startuję z jakimś językiem i robicie to również Wy, wybierając sobie dowolny język, nad którym będziecie pracować przez cały miesiąc. I również w tym roku takie wyzwanie będzie miało miejsce. I na to wyzwanie już wyjątkowo, znaczy nie w tym roku będzie miało miejsce, w 2020 w styczniu, i już wyjątkowo tym razem można się zapisać właśnie już teraz. Zawsze miałam takie lekkie opóźnienie i dawałam znać kilka dni przed wyzwaniem, więc wiele osób nie zdążyło się zapisać i później ja już tych osób nie mogłam dodać do listy mailingowej biorącej udział w wyzwaniu. Dlatego teraz zrobiłam to wcześniej, na wyzwanie można już się zapisać. I linka do zapisania się na to wyzwanie znajdziecie tutaj pod filmem. Także oczywiście wyzwanie jest bezpłatne, jak zawsze, i przez co najmniej 3 tygodnie będziecie ode mnie codziennie dostawać maile z konkretnymi zadaniami, co zrobić danego dnia i jak pracować nad Waszym językiem obcym. W tamtym roku uczestników było około 2000, więc całkiem sporo. I były reprezentowane wszystkie możliwe języki. Teraz też zrobiłam listę, także jeśli zapiszecie się na to wyzwanie, to dostaniecie ode mnie też maila, w którym znajdziecie linka do ankiety, gdzie będziecie mogli zaznaczyć anonimowo, z jakim językiem bierzecie udział w wyzwaniu. I jestem bardzo ciekawa, jakie języki znajdą się tym razem w tym naszym wyzwaniu. Starałam się na tej ankiecie wpisać przeróżne języki, jest ich co najmniej kilkadziesiąt, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jeśli nie, to wpiszę jeszcze inną opcję, też taka możliwość będzie. Także ja oczywiście bardzo się na wyzwanie cieszę, mam nadzieję, że Wy również, że już nie mogliście się doczekać kolejnego noworocznego wyzwania. No i za niedługo, za parę tygodni będziemy zaczynać. Wyzwanie rozpoczniemy sobie w tym roku 3-4 stycznia, tak żebyście mieli jeszcze ten dzień, dwa na dojście do siebie po Sylwestrze, żebyście już z taką nową energią wystartowali w wyzwaniu. I myślę, że pierwsze zadanie będzie wysłane 3 stycznia wieczorem. I oczywiście na zrobienie każdego zadania macie 24 godziny i 4 stycznia wieczorem będzie wysłane następne zadanie, 5 wieczorem następne i tak dalej. I te zadania zawsze będą wysyłane wieczorem, dlatego żeby osoby, które na przykład wstają wcześniej rano, już miały to wyzwanie gotowe, już miały to zadanie w skrzynce i żeby mogły od razu też zacząć działać. Oczywiście bardzo bym prosiła nie wysyłanie mi rozwiązywania Waszych zadań, ponieważ ja nie jestem tego w stanie sprawdzać. Mam nadzieję, że doskonale rozumiecie. Jest to noworoczne wyzwanie Poliglotki, charakteryzuje się tym, że każdy robi te zadania dla siebie, dlatego też, że ja ani nie mogę sprawdzać aż tak dużo, ani też nie znam języków, z którymi chcecie brać udział w wyzwaniu. Więc dlatego każdy robi sam i idziemy wszyscy właściwie jednym tempem. Natomiast tak naprawdę te maile będą przychodziły przez te 3 czy tam ponad 3 tygodnie do Was, więc nawet gdybyście chcieli zrobić przerwę, to możecie i możecie później wrócić do wyzwania w tym miejscu, w którym skończyliście i po prostu robić to sobie dalej swoim tempem. Ale generalnie zasada jest taka, że wszyscy robimy to codziennie. Oczywiście udział mogą brać osoby na różnych poziomach zaawansowania. Jeśli pamiętacie zeszłoroczne wyzwanie, to tegoroczne, zeszłoroczne, nie tegoroczne wyzwanie, jeśli pamiętacie, to przyszłoroczne, czyli w styczniu 2020, będzie bardzo podobne, bardzo, bardzo podobne, z niewieloma tylko zmianami. I tak jak pamiętacie, tam zawsze podawałam wskazówki dla osób początkujących, jak i dla osób bardziej zaawansowanych, w jaki sposób to zadanie mogą zrobić. Także zadanie jest zawsze dopasowane do osób, każde zadanie, na różnych poziomach zaawansowania. Więc no, mam nadzieję, że starczy Wam teraz tyle czasu na zapisanie się do tego wyzwania. Zapisy zamykam 3 stycznia pod wieczór i wtedy już wieczorem wysyłam pierwszego maila z zadaniem do wszystkich osób. I jeśli ktoś do 3 stycznia wieczora
czy tam popołudnia, nie zdąży się zapisać na to wyzwanie, to nie ma zmiłuj. Ja już nikogo do tego wyzwania nie dodaję, także proszę do mnie nie pisać w tej sprawie po 3 stycznia. Jest na to teraz wystarczająco dużo czasu. Po zapisaniu się na to wyzwanie, korzystając z linku, który jest umieszczony pod filmem, otrzymacie również maila z zasadami wyzwania. I o kilku z nich Wam teraz powiem, bo muszę je naprawdę podkreślić. Po pierwsze, w wyzwaniu bierzemy udział z jednym językiem. Branie udziału w wyzwaniu z kilkoma językami kompletnie mija się z celem. Dlatego, że przez cały miesiąc staramy się pracować, pracujemy, nie tylko się staramy, ale pracujemy nad językiem bardzo intensywnie, tak żeby po miesiącu widzieć naprawdę postęp. Jeśli będziemy się rozmieniać na drobne i te prace poświęcać na wiele różnych języków, to tam mało tego postępu będzie z każdym tym językiem. Dlatego koncentrujemy się na jednym języku. Kolejna rzecz to to, że musicie w siebie wierzyć. I nie mówić sobie, ja nie umiem, ja nie rozumiem, ja tego nie zrobię, to nie jest zadanie dla mnie, to w ogóle nie jest styl nauki dla mnie. Wręcz przeciwnie, ok? Rozumiem, umiem. Jeśli nie wszystko rozumiem, to kiedyś zrozumiem. Mówcie do siebie dobrze. Wiem, że są takie osoby i na ten temat też za jakiś czas będzie tutaj bardzo fajne wideo na moim kanale, myślę, że w styczniu, które nie lubią stosować innych metod niż tych, do których są przyzwyczajone. I to jest droga donikąd. Dlatego dajcie szansę innym rzeczom, innym zadaniom, żeby po prostu ruszyć z tym językiem dalej, żeby wyjść z tej takiej fazy zastania się, żeby poznać dużo nowych wyrazów, żeby poradzić sobie lepiej w mówieniu, żeby lepiej rozumieć, żeby nauczyć się lepiej rozumieć. Zostawcie na czas tego wyzwania te Wasze jakieś przyzwyczajenia dotyczące nauki języków i róbcie zadania tak, jak one powinny być robione. No i jeszcze jedna rzecz, o której Wam mówię już teraz, żebyście mieli dużo czasu na przygotowanie sobie tego, to podczas wyzwania będzie Wam potrzebny jakiś serial, który będziecie oglądać w tym języku, nad którym pracujecie w wyzwaniu. Także, żebyście nie byli zaskoczeni kilka dni przed wyzwaniem, kiedy się zapiszecie i dostaniecie informację, że potrzebujecie serial, zastanówcie się nad tym już teraz, wybierzcie sobie jakiś, poszukajcie go i przygotujcie się do tego psychicznie, już nawet teraz możecie go sobie zacząć oglądać. Ja oczywiście również biorę udział w wyzwaniu i tak samo jak w zeszłym roku, biorę udział z językiem rosyjskim, czyli będę pracować nad moim rosyjskim po raz kolejny. I ja wprawdzie biorę udział w wyzwaniu, jednak dla mnie to nie jest tak naprawdę żadne wyzwanie, ponieważ ja językiem rosyjskim zajmuję się codziennie i nie muszę tutaj specjalnie brać udział w wyzwaniu, żeby mieć tę motywację, żeby zajmować się nim codziennie, więc mnie teoretycznie to wyzwanie nie jest potrzebne, ale jest potrzebne Wam, bo wiem, że macie z tym problem, więc jeśli będziecie brać udział w tym wyzwaniu, to wiedzcie, że ja też uczę się każdego dnia, też z Wami robię zadania i ja to robię nawet teraz, a w styczniu być może trochę bardziej intensywnie. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas tego wyzwania, że będziemy się wspólnie wspierać w robieniu wszystkich zadań. Być może też podczas wyzwania zrobimy sobie jakiegoś takiego wewnętrznego live'a albo nawet kilka. Zobaczymy, jak będzie Wam szło, czy będę dostawać od Was jakieś wiadomości, jakieś pytania i tego typu rzeczy. Więc no myślę, że przynajmniej jednego sobie zrobimy i zobaczymy, jakiego typu problemy się u Was w nauce pojawiają i będzie wtedy można na tym live wyjaśnić. A czy będzie ich więcej, to zobaczymy później w dalszej części. Ale jeden myślę na pewno, gdzieś tam na początku. Oczywiście to będzie live tylko dla osób, które są zapisane na wyzwanie i on nie będzie dostępny nigdzie indziej. Także no, jeszcze raz, zapraszam Was bardzo serdecznie na to wyzwanie. Startujemy wieczorem 3 stycznia, do południa mniej więcej, do popołudnia 3 stycznia macie możliwość, aby się na to wyzwanie zapisać. Później już tej możliwości nie będzie, zapisy będą zamknięte i proszę do mnie nie pisać. Także tak, myślę, że to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Życzę Wam jeszcze miłego okresu przedświątecznego. Zbierajcie się w sobie, zmotywujcie się, bo 3 stycznia już zaczynamy pełną parą pracę nad naszym językiem obcym, nad Waszym językiem. Zaczynacie Wy. Także do zobaczenia w wyzwaniu w styczniu. No więc trzymajcie się, uczcie się, nawet już teraz możecie zacząć. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje i szczególnie podczas wyzwania musicie o tym
naprawdę pamiętać. No i tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.